Dobry wieczór, moi drodzy. Gdzieś tutaj w okienku dnia otwartego postanowiłem nagrać podsumowanie naszych rozważań dotyczących ekonomii. Nie planuję ich kontynuować, to jest pasjonujący temat. Bardzo warto coś wiedzieć na temat tego, w jaki sposób zorganizowany jest obieg pieniądza, jak działają banki. To wszystko jest jakby bardzo ważne. Na Khan Academy jest cały taki dział, który się nazywa mikroekonomia i wyślę wam link do tego. Jeśli ktoś będzie chciał, to może sobie po prostu obejrzeć te filmy i się nad nimi zastanowić. Bardzo zachęcam do tego, żeby się nad nimi zastanowić. No dobrze, a myśmy tak naprawdę zajmowali się tylko dwoma rzeczami, to znaczy po pierwsze skąd się bierze cena, a po drugie cena równowagi, chciałem powiedzieć, a po drugie, w jaki sposób banki wprowadzają do obiegu pieniądze, bo zauważyłem, że macie na ten temat no, takie poglądy, które nie zawsze odpowiadają prawdzie. Więc najpierw skąd się bierze cena? Tu mamy wykres, na osi poziome jest cena w jakich jednostkach, wszystko jedno w jakich. Na osi pionowej, bo to będzie symboliczna dyskusja, nie będziemy rozpatrywać szczegółowo jakiegoś przypadku. Na osi pionowej jest liczba albo wyprodukowanych i dostarczonych na rynek towarów danego rodzaju, albo liczba towarów kupionych, w zależności od tego, z której perspektywy będziemy na to patrzeć. No, chodzi o ustalenie ceny jakiegoś, równowagi ceny jakiegoś symbolicznego towaru. No i teraz, jeżeli rozważymy, jak to wygląda z punktu widzenia producenta, to z punktu widzenia producenta wygląda to w ten sposób, że jeżeli cena rynkowa towaru jest nieduża, no to nie opłaca się go produkować, w związku z tym bardzo mało przedsiębiorców zabiera się za produkcję. No ale jeżeli cena na rynku rośnie, to taka mniej więcej gładka krzywa rośnie także, no bo jeżeli można coś sprzedać za dużą cenę, za wysoką cenę, no to stosunkowo wielu przedsiębiorców zaczyna się zastanawiać i uruchamia produkcję tego towaru, żeby po prostu na nim zarobić. Inaczej sprawa wygląda z punktu widzenia tych, którzy ten towar mają kupić. No bo jeśli za niewielką cenę jest wielu chętnych, także za taką bardzo małą cenę wielu chętnych by się znalazło na ten towar, no ale brakuje podaży, tak? Jeszcze rozmawialiśmy o podaży i popycie. Jest duży popyt, ale niezrównoważony odpowiednią podażą. Także ta krzywa ma inny charakter, ona maleje. Maleje, dlatego że im większa cena rynkowa, no tym mniej chętnych jest na dany towar oczywiście, tak? Ludzie się zastanowią trzy razy, zanim kupią coś, co jest bardzo drogie. No i te dwie krzywe przecinają się w punkcie, który definiuje cenę równowagi. Prawda? Jakby tak to wymierzyć, to tu jest ten punkt przecięcia i tu jest odpowiadająca mu cena równowagi. Tam, gdzie jest punkt przecięcia tych dwóch krzywych, narysujemy takie kółko. Mój komputer jest mocno obciążony, dlatego działa wolno, no ale spróbuję jeszcze to kółko przenieść tak, żeby ono tutaj było wycentrowane. Da się przenieść czy nie? No, da się przenieść, dobra. Przesuniemy to kółko tutaj i to jest ten punkt przecięcia i to jest cena równowagi. No i ona rzeczywiście jest ceną równowagi, dlatego że gdyby ta cena była troszeczkę wyższa, no to wprawdzie byłoby więcej chętnych, żeby wyprodukować ten towar i więcej towaru pojawiłoby się na rynku, ale mniej byłoby ludzi, którzy by chcieli go kupić. W związku z tym towar pozostałby niesprzedany i spowodowałby straty przedsiębiorców, dlatego przedsiębiorcy by w tej sytuacji dążyli do obniżenia cen. Jeżeli byśmy chcieli mieć niższą cenę, no to owszem, byłby popyt, ale części przedsiębiorców przestałoby się opłacać
produkować dany towar, ale widząc popyt, pozostali przedsiębiorcy podnieśliby cenę do góry. No więc w ten sposób ta cena równowagi w takim dość prostym modelu jest rzeczywiście ceną stabilną. No a teraz druga część, skąd się biorą pieniądze na rynku w obrocie. Musimy przejść na drugą stronę. No i mówiłem wam o tym, że banki są odpowiedzialne za generowanie pieniądza. No i rzeczywiście to jest w ten sposób. Musimy sobie przenieść mnie gdzieś tutaj w bok, żeby mnie przeszkadzał. No bardzo dobrze. Wyobraźcie sobie, że przychodzi ktoś do banku i podpisuje z bankiem umowę, że powierza bankowi 100 zł na 2% rocznie. To oznacza, że za rok bank będzie musiał wypłacić tej osobie, będzie musiał ni mniej ni więcej, tylko 102 zł. Umowa zostanie rozwiązana i wypłacone zostanie ni mniej ni więcej, tylko... Dlaczego to się nie chce? O, no dobrze, o tak. Ni mniej ni więcej, tylko zostanie wypłacone 102 zł. No i teraz system działa w ten sposób, że banki muszą odkładać i w Polsce muszą odkładać w depozycie Narodowego Banku Polskiego pewien procent od posiadanych lokat. W tym wypadku założyliśmy, że to jest 10%, żeby nam się łatwiej liczyło. W praktyce to jest znacznie mniejszy procent. To jest tak zwana stopa rezerwy obowiązkowej albo stopa rezerwy minimalnej. Ten procent to może być 0,5% albo 0,3% posiadanych lokat. No dlaczego to się nazywa rezerwa minimalna? No bo banki chcą oczywiście obracać pieniędzmi, a te 10% czy w rzeczywistości 0,5% tą kwotę mają zamrożoną, dlatego że muszą ją odłożyć w Narodowym Banku Polskim. Więc Narodowy Bank Polski w depozycie przyjmuje 10 zł. No dobrze, no ale bank A ma 90 zł do dyspozycji z tej lokaty. Umówiony jest, że dopiero za rok przyjdzie ktoś odebrać te pieniądze i będzie chciał jeszcze swój procent, czyli 2 zł. Te 2 zł trzeba jakoś zarobić. No, w związku z tym bank będzie chciał dać kredyt, no i ktoś przychodzi i mówi, że ma okazję, żeby coś kupić za 90 zł i potrzebuje 90 zł kredytu. Super, zgadza się. Sytuacja znakomita. 90 zł bank daje te pieniądze na kredyt. Proszę zauważyć, że bilans tego banku wygląda w ten sposób, że winien jest 100 zł tego depozytu, a ma 10 zł w Narodowym Banku Polskim i 90 zł dał kredytu, no pod zabezpieczenie zobowiązania osoby, która wzięła ten kredyt, że ten kredyt spłaci. No dobrze, no ale ta osoba chciała coś kupić, więc wydaje te 90 zł, wpłaca komuś na konto 90 zł i ten ktoś, mając te pieniądze, uznaje, że nie będzie nimi dalej na razie obracał, tylko wpłaci je w banku B na lokatę. No, powinniśmy, to już jest kolejny jakby obrót tego samego mechanizmu, więc powinniśmy to przedstawić trochę niżej. O, tutaj w banku B pojawi się lokata na 90 zł. Też na 2%. To już nie będę tego pisał. No, w porządku. Zgodnie z prawem bank B musi zdeponować w Narodowym Banku Polskim 10%, czyli 9 zł. No i resztę, czyli 81 zł, może za resztę może udzielić kredytu komuś, to właśnie przychodzi i mówi, że ma znakomitą okazję wyremontować mieszkanie, ale potrzebuje 81 zł kredytu. No dobrze.
Ta osoba wydaje te pieniądze na ogół szybko i akurat tak się składa, że wydaje te pieniądze pracownikowi czy firmie, która ma konto w banku A i te pieniądze wpływają jako lokata na konto firmy w banku A, to znaczy wpływają pieniądze na konto firmy, a księgowy nie jest w cieniu BT i natychmiast zakłada lokatę, żeby zarobić te 2%, na tej lokacie. No dobrze, no to mamy tutaj teraz w banku A mamy 81 zł, pojawiła się kolejna lokata. No bank A musi 10% odprowadzić do banku centralnego. 10% od 81 zł to jest 8 zł 10 groszy, czyli to jest 8,1 zł. No a pozostałe pieniądze może wykorzystać jako kredyt. To znaczy dać komuś kredyt, to co zostanie po 81 zł odjąć 8, to jest 3 i jeszcze 10 groszy. 73 i jeszcze 10 groszy to jest 72,90, tak? Jeżeli dobrze sobie przypominam, to banka teraz stać na to, żeby dać kredyt w wysokości 72,90 zł. Osiem to będzie 80,90 i 10 to będzie 81. Zgadza się. No cudownie, no to ktoś bierze ten kredyt i płaci firmie lub osobie, która ma konto na przykład w banku B albo w tym samym banku A, dlaczego nie? No ta osoba odkłada te pieniądze w depozycie, pojawia się 72,90 zł w depozycie, tym razem w banku A. No bank A musi przekazać do Narodowego Banku kwotę rezerwy minimalnej, czyli 7 zł 29 groszy, a sam resztę tej kwoty, która mu pozostała, może przeznaczyć na kolejny kredyt. No i widzicie, jak sytuacja wygląda, tak? Tu w sumie mamy w tej chwili, jeżeli podsumujemy, ile pieniędzy jest na rynku, w obrocie, pieniądze to z powinienem nacisnąć, w obrocie, no to mamy sytuację taką. No, dobrze. Mamy sytuację taką, że tak, no tu pojawił się, tu było 90 zł. Tu było 81 zł. Tu było 72 zł 90 groszy. No i za chwilę tu pojawi się kolejna kwota, ale jeżeli podsumujemy to, co tutaj mamy, no to kto powie, ile to będzie? 90 plus 81 to jest 171 plus 70 to jest 241, 243,90, tak? Czyli na rynku w wyniku tych trzech operacji pojawiło się 243,90 zł. I to wszystko zostało wygenerowane przez tą pierwszą lokatę w wysokości 100 zł. No jak to, czym to się skończy? To się skończy po bardzo wielu takich obrotach sytuacją taką, w której tu suma, która depozytów w Narodowym Banku Polskim po bardzo wielu operacjach, tak? Możemy to zapisać w ten sposób, że tutaj postawimy trzy kropki
te trzy kropki będą znaczyć bardzo wiele operacji. I tutaj też postawimy trzy kropki. Po tych bardzo wielu operacjach na rynku cała suma tego pierwszego depozytu pojawi się na koncie Narodowego Banku Polskiego jako rezerwa minimalna. Natomiast całkowita suma pieniędzy wprowadzonych do obrotu to jest 1 nad stopę rezerwy minimalnej minus 1. Tak? Jeżeli byśmy to tak chcieli napisać, to to byłoby 1 nad stopę rezerwy minimalnej, oznaczymy to przez Q minus 1. Tu się kłania algebra. Tu się kłania algebra, no i w tym przypadku przy stopie rezerwy minimalnej to jest 10%. 1 nad 1 dziesiątą to jest 10, minus 9 to jest minus 1 to jest 9, czyli do obrotu by zostało wprowadzone 900 zł. No tak, jeżeli stopa rezerwy minimalnej wynosi 10%, ale jeżeli by wynosiła 1%, to by było 1 nad Q minus 1, to by było równe, no 1 nad 1% to jest 100, minus 1 99, czyli 9900 zł, tak? A gdyby była jeszcze mniejsza, to ta jedna lokata spowodowałoby obrót pieniędzmi na rynku, ta jedna lokata i oczywiście sprawność tych banków, które szybko obracają pieniędzmi i mają atrakcyjne oferty kredytowe, wprowadziłaby do obiegu 900 zł. No i w ten sposób banki jakby generują pieniądze. To jest bardzo ważna dziedzina, jakby ekonomia i finanse, i warto ją znać i rozumieć, poznawać stopniowo, no nie wszystko naraz, nie wszystko w ósmej klasie, ale stopniowo ją poznawać, dlatego że no jeżeli ktoś chce być samodzielnym przedsiębiorcą na przykład, to powinien rozumieć, jak działa pieniądz, tak? I zarówno jak skąd się bierze cena, jak i w jaki sposób pojawiają się pieniądze na rynku, jak działa kredyt i takie tam różne inne rzeczy. Mam nadzieję, że to